Znajdujemy się w Zalipiu. To niewielka wieś Małopolski położona w okolicach Tarnowa. Dzisiaj przekonacie się, że termin malownicza wioska w tym przypadku nabiera nowego znaczenia. Dlaczego? Zalipie słynie z kolorowych domów, malowanych w kwiatowe wzory. Budynki, które można tutaj znaleźć, tworzą niepowtarzalny klimat. To dzięki temu wieś uznaje się za najpiękniejszą i najbardziej kolorową w Polsce. Skąd wzięła się tradycja malowania domów w Zalipiu? Otóż wiele lat temu chaty stały ubogie, a ich ściany pokrywała sadza z pieca. Postanowiono wtedy dekorować brudne i pociemniałe wnętrza białymi plamami. Ciekawostką jest, że w tamtych czasach malowanie ścian uchodziło za wymysł, przez co wiele osób traktowało je szyderczo i z pogardą. Do wykonywania wzorów mieszkanki Zalipia używały wapna oraz brzozowych witek. Z czasem malowanie wzorów stało się coraz bardziej popularne. Kolorowe malunki zagościły w kolejnych domach. Wówczas zaczęto dekorować ściany motywami roślinnymi. Używano do tego farb w odcieniach brązu. Dopiero później, gdy łatwiej dostępne były kolorowe malowidła i lepszej jakości pędzle, postanowiono tworzyć piękniejsze arcydzieła. Pierwsze malunki pojawiły się już w XX wieku. Największą popularnością cieszyły się natomiast tuż po II wojnie światowej. Za propagatorkę tej sztuki uważa się Felicję Curyłową. Dlatego przyjeżdżając do Zalipia, koniecznie trzeba odwiedzić jej muzeum. To właśnie ona organizowała coroczny konkurs na najpiękniejszy dom Zalipia. Dzięki temu wieś znana jest na całą Polskę. Budynki malowane przez panią Felicję w jej zagrodzie zyskały rozgłos jeszcze za życia malarki i stały się atrakcją etnograficzną, do której wciąż przybywało coraz więcej turystów. Konkurs, który zapoczątkowała pani Felicja, przetrwał i jest organizowany co roku w czerwcu. Wybierany jest wtedy najpiękniejszy zalipiański dom. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Zalipie to nie skansen. To prywatne domy, normalnie zamieszkiwane przez ludzi. Oni, utożsamiając się z tradycją, malują swoje posiadłości w różne kolorowe wzory. Właściciele poszczególnych domostw udostępniają je do zwiedzania w zamian za drobną darowiznę. Budynki nie są osadzone blisko siebie. Dlatego najlepszym sposobem na odwiedzenie ich wszystkich jest podróżowanie po wsi samochodem lub rowerem. Do największych atrakcji Zalipia bez wątpienia możemy zaliczyć dom malarek, zagrodę wspominanej już Felicji Curyłowej i kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Józefa. Miejsca te można odnaleźć bez problemu, gdyż są oznaczone na mapie umieszczonej przy wjeździe do wioski. Gminny Ośrodek Kultury, czyli tak zwany Dom Malarek, został wybudowany w 1978 roku. To tutaj dostaniemy na własność mapkę z zaznaczonymi kolorowymi domami. Również tutaj znajduje się najchętniej fotografowana chatka z malunkami. Można śmiało zwiedzić ją od środka, a nawet zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Przed chatką znajduje się również warta uwagi malowana studnia. W samym muzeum, które pełni rolę lokalnego domu kultury, można posłuchać szczegółów o tradycji malowania domów, a także zajrzeć do sklepu z pamiątkami. Zagroda Felicji Curyłowej naprawdę robi wrażenie. Wejście do atrakcji jest płatne i obecnie funkcjonuje tutaj filia Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. W 1978 roku, gdy pani Felicja zmarła, nieruchomość od rodziny odkupiła Cepelia i przekazała ją do Okręgowego Muzeum w Tarnowie. Dodatkowo z innej części wsi przeniesiono do zagrody jeszcze jeden budynek. Dziś całość tworzy skansen architektury i sztuki ludowej. Można tutaj zobaczyć autentyczne wiejskie chaty liczące ponad 100 lat. Zarówno sam dom Felicji Curyłowej, jak i wnętrza pozostawiono w pierwotnej formie. Kościół parafii Świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Zalipiu, datuje się na 1949 rok. Co prawda budowa rozpoczęła się w roku 1939, jednak działania wojenne na długi czas przerwały te inwestycje.
Wcześniej we wsi istniała kaplica dojazdowa. Jeśli tylko zastaniemy otwarte drzwi, warto choć na krótką chwilę zajrzeć do środka kościoła. Naszą uwagę przykuje ciekawa architektura budynku i oczywiście kolorowe malowidła nadające świątyni wyjątkowego charakteru. Turyści zjeżdżają się do Zalipia, żeby obejrzeć te charakterystyczne, kolorowe zdobienia. Mimo wysokiej popularności tego miejsca, pod żadnym względem nie przypomina ono typowych miejscowości turystycznych. Mieszkańcy malują swoje domy nie dla odwiedzających, ale dla samych siebie. Dziś ponad połowa zalipiańskich domów nie ma już na sobie ani jednego zdobienia. Jeśli więc lubicie miejsca, do których komercja jakimś cudem jeszcze nie dotarła, Zalipie z pewnością skradnie wasze serce.